W której branży pracujesz? Spożywczej. Spożywczej. Od kiedy? No, piąty rok. Piąty rok. I centrum dystrybucji Balkmart. Aha. Kto ma jakiś przykład, co nie gra? Jakie doświadczenie macie, jeśli chodzi o te warunki pracy? Holendrzy odbijają się. 15-15 ich po prostu nie ma, nie? A ty rąbiesz do oporu. Musiałam korzystać z ubezpieczenia przez zakład pracy i oni stwierdzili, że jeśli mam ubezpieczenie przez zakład pracy, to muszę płacić za mieszkanie na bungalow parku, w którym nie mieszkałam. Do tej pory te pieniądze nie zostały mi oddane. To jest w tej chwili na kwotę około 2000 euro, bo ja i mój mąż. Jest to po prostu złodziejska firma. Jeśli płacą, a płacą niewiele, wychodzi to około 3,20 euro na godzinę. Kary za byle co, typu za zepsutą pralkę 150 euro od osoby, za brudny kubek w zlewie czy kurz na telewizorze. To, no i przede wszystkim nieszanowanie Polaków, traktowanie ich jak zwykłe numerki, bez żadnego okazywania szacunku. Deze mensen hebben zelf een achterban, hebben geprobeerd andere mensen te activeren, in actie te laten komen, durven initiatief te nemen, durven voor zichzelf op te komen en hebben een goed duidelijk beeld van de problematiek en wat ze daar eventueel mee zouden kunnen doen. Jakie są wnioski w tej chwili, czego co napisaliście? Co żeście z tym zrobili osobiście? Po pewnym czasie, po konsultacji właśnie z konsultantką Olą, doszliśmy też do wniosku, że nasze CO się nie zgadza. Więc wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się o swoich prawach, znaleźliśmy informacje na ten temat, jak naprawdę powinniśmy być wypłacani, zorganizowaliśmy się w grupę i postanowiliśmy walczyć o swoje prawa. Wraz ze związkami pojechaliśmy do firmy i wywalczyliśmy to, co nam się po prostu należało. Het is heel belangrijk dat werknemers zich dus op de werkvloer organiseren, zich verbinden in een vakbond, om als sterke groep op de werkvloer met de werkgever problemen op te kunnen lossen. Tak zwane nieformalni liderzy, aktywni członkowie i my. I to ma być taka sieć. Wy jesteście związkiem zawodowym. Wy musicie działać wspólnie, razem, bo to jest hasło mocni ludzie, razem silniejsi. Nie, no trzeba działać, no to zawsze trzeba robić, jak nie dla siebie, to przynajmniej dla innych ludzi, po to tu jesteśmy, żeby sobie pomagać, to jest właśnie idea związków, czyli nie ma się nad czym zastanawiać, zawsze jest dużo do stracenia, ale no cóż, ale można i zyskać też.